A eso no vas a usar. Takim dużym, takim bardziej ciekawym sposobem, jak by było mało oczywiście, dobrze, tego jeszcze nie ścieram. Jak mówiłem, to znaczy stara teoria, którą tu omawiamy. Już przy okazji kolejnych nic nowego, także nie dobrze. Będzie to tylko trenowanie tego, co gdzieś tam uzyskamy w ten sposób. Jest takie coś, jak użycie element maksymalny, minimalny. Układ równań jest symetryczny. Można przyjąć dla ustalenia uwagi, że któryś jest większy, któryś jest mniejszy. X większe lub takiego w klasie. Zapiszę ten układ równań jeszcze raz. To przy tym warunku, jeśli patrzymy na pierwsze równanie, to możemy zapisać, że jest mniejsze równe 2x minus 1. OK? Na początku tak nawet czemu można wykorzystać? Wykorzystajmy oba. Czyli to będzie większe równe 2y minus 1 w tym założeniu. Czyli zobaczmy, x kwadrat jest mniejsze równe 2x minus 1. Otrzymaliśmy jakąś taką nierówność. No to weźmy na jedną stronę wszystko. Zaraz zobaczymy, która się przyda, a która się nie przyda. X kwadrat minus 2x plus 1 mniejsze równe 0. A tutaj y kwadrat minus 2y plus 1 większe równe 0. No to widać już tutaj występujące kilka razy wzory, prawda? I co dostaniemy? X równe
napisać x równa się y równa się 1. Czy sprawdzamy, czy nie sprawdzamy, to już zostawię do Państwa dyspozycji. Jak uczyń też czasami nie sprawdza, ok, to w taki świetny sposób sprawdzę, teraz nie sprawdzasz, a nic się nie stanie, jak sprawdzisz. Chociaż to oczywiście można chwilę wkryć, to nie o tym dyskutować, ale nie o tym dzisiaj rzecz. Chyba w ostatnim tygodniu, jak jeszcze to zanim tu przyjechałem, myślałem to z moimi uczniami, na pewno będę w stanie dobrze powiedzieć, to jeszcze na jeden sposób padło. Uczę w liceum, w liceum w Warszawie, ale to głównie na zajęciach prywatnych, z gimnazjalistami i licealistami. Te rzeczy ćwiczę. Praktycznie mam ludzi, bo konkursy i olimpiady, więc to jest taka wdzięczna grupa uczniów. Okej. Okay. A pomysł też był taki, że przekształcimy to, żeby po jednej stronie było to i drugie tak samo, tylko że... Aha, miałem podpisać sposób. A to może podpiszę? Może podpiszę zaraz? Przekształciłem pierwsze. I drugie tak samo, tylko że zamienię stronami. Tu będzie x. Bo było już dodawanie, odejmowanie. Czasami są też dwie pozostałe prace wykorzystywane. I tu się da. Da zrobić się przez mnożenie stronami. Trochę niestandardowo, ale bardzo spróbuję. No to wymnożymy stronami. I będzie tak. 2x razy x kwadrat plus 1 to jest 2y razy y kwadrat plus 1. Dwójka się skróci i będzie x do trzeciej plus x równa się y do trzeciej plus y. I to się szczęśliwie składa z tymi wzorami, że jak widzicie, mam tendencję do otwierania wielu kolorów i pisania nimi w losowy sposób. To i szczęśliwie się składa, że jeśli byłoby x większy od y, to co jeszcze się dzieje? To by było większe od tego oczywiście, a te dwa? Trzecia potęga? Zachowuję to. Parabola jeszcze miała z tym problem, ale trzecia potęga nie ma z tym zupełnie problemu. A jeśli to, no to by było źle, bo wtedy cała lewa strona. X do trzeciej plus x byłoby większe od y do trzeciej plus y. A to jest źle. Co się sprawdzi? No to podobnie, gdyby y był większy od x. To też źle. No to jedna opcja to jest jaka? Są równe. No są równe, a to już dzisiaj robiliśmy, jak są równe. Zostawiamy i już szybko to wszystko. Być może jakoś pójdzie z dzielenia. Oczywiście jak podzielimy to przez to i to przez to i na skos to będzie mnożenie. Więc tak nie chciałbym tego samego sposobu nazwać dzieleniem, bo to będzie mnożenie trochę inaczej. Ciekawe co będzie jak się podzieli to przez to i to przez to, ale chyba nic. No. Można chyba tego sposoby zawsze szukać. Jeden większy od x. Też sprzeczność? Zaczynamy.
X równa Y. Wyjdzie X równa Y równa Y. O. Dobra. Skończymy pierwsze. Chcemy zrobić drugie? Zróbmy po kolei może. Nie na wszystkich graczy czasu, ale po to też jest na kartce, żeby można sobie potem poćwiczyć, jak jest kilka. Rzućcie okiem na drugie. Pomysły to śmiało spróbuję. Wszystko dobrze widać na kamerze? Ja bym zasłonić. Myślę, że jak wszystko się dociekli, że wtedy będą zaraz rozumiane pomnożenie. Zobaczcie, na przykład drugie. Są pojedyncze kwadraty. One zwykle przeważają. A po drugiej są te mieszane ilościny. No to jest jasno, że no coś dodać, coś pozwijać. Tak w sumie, kamerę to może choćby też przepiszę. Stronami. Może jeszcze chwilowo tego nie grupujmy od razu podobnych, nie redukujmy. 4 z kwadrat, kwadrat plus 25x kwadrat. W jednym pamięci zrobimy 30xy. Tam chodzi 5x minus 3y do kwadratu. To jest z tych dwóch, to może rzeczywiście. 5x minus 3y do kwadratu, dodać 3y odjąć 2z do kwadratu i 5x odjąć 2z do kwadratu. 3 kwadratów jest równa 0, więc musi być, że to drugi jest równy 0, czyli 3y to jest 2z i 2z to jest 5x. Oczywiście wiem, że z pierwszych dwóch już wynika trzecie, bo 5x będzie 3z, więc trzecie jakoś nie jest szczególnie potrzebne, bo wynika z dwóch pierwszych.
Czyli no, się y, dokładnie to zapiszę może tak, że 5x to będzie 3y, to będzie 2z. I okaże się, może tego już nie liczmy, że jak wyliczymy na przykład z kosztem x, czyli to będzie 5x drugich i y to będzie 5x trzecich, to okazuje się, że jak wstawimy to do układu równań, to wszystko się zredukuje i okaże się, że wszędzie będzie równość. Nie będę tego rozpisywał. Sprawdzamy. Okazuje się, że każdy x pasuje. Czyli to jest ciekawa sytuacja, że rozwiązaniem jest x jest dowolny, i y musi być taki, a z musi być taki. A już ten krok sobie pominęliśmy, ale chętnie sobie postawiam. Rozwiązaniem jest każda trójka x, to jest y, 5x trzecich. I 5x drugich. Gdzie x jest liczbą rzeczywistą? Taka drobna uwaga, że tutaj bardzo fajnie funkcjonuje troszkę zmiennych. Czyli nie rozwiązujemy tego, jeśli chodzi o x, y, z. A zróbmy podstawienie. No chyba już teraz na końcu widać, jakie podstawienie się rzuca w oczy. Wprowadźmy nowe zmienne. W sensie można było to zrobić troszkę szybciej po prostu dzięki temu. Weźmy takie zmienne ABC. No skoro wszystko zależy od 5x, 3y, 2z, no to naturalnie będzie chyba wstawić 5x jako A, 3y jako B i 2z jako C. Ale znowu pytanie, skąd nie rozwiązując pierwszą, to skąd troszkę się rzucają te liczby. To jest 5x kwadrat, to jest 3y kwadrat. Czyli jakby sposobem jest, żeby tak właśnie kwadrat, te kwadraty po prostu posadzić w wymiarze. Czasem się opłaca uprościć. Może nie na początku, ale warto chyba wspomnieć, że takie rzeczy istnieją. No bo zobaczcie, jak tak zapiszemy, nawet zaryzykuję się tu zmieścić, to czym będzie pierwsze równanie? A kwadrat plus B kwadrat równa się 12YZ. To razy to będzie 6YZ, czyli 2BC. To już zupełnie inaczej jest to wszystko, co nie? Drugie będzie b kwadrat plus c kwadrat. Zobaczcie. 20xz to będzie 2ac, tak? 10xz, czyli 2ac. I na końcu będzie c kwadrat plus a kwadrat. No to zostało 2ab. Musi pasować. Musi. No i to. A to się zupełnie też inaczej patrzy. Wy to sprawnie zmieniliście, ale nie wszyscy tak sprawnie widzą. To zupełnie inaczej. To jest najbardziej wypróbowany wzór wyłożenia i to no, to a plus b kwadrat, a kwadrat plus b kwadrat się z tym sparuje i tak dalej. Tak. Dobra. Trzecie. Czas. Thank you.
się już tak szybko nie idzie. Przyjąć komedię z jakimiś wzorami. Można to na przykład próbować dodać. Czyli jak dodamy stronami, będzie coś takiego. To będzie łącznie 67. No i tak zostaje miejsce, ale tu jest pewien problem. Jeśli na przykład tu by było 2x, to już nie wiedzą, co dodać, żeby to był fajny wzór. Ale jak jest x, nagle się pojawia problem, że no to jeśli nie ma dwójki, to jest źle. Ale tutaj też jest pewna forma nauki, że co zrobić, żeby to było do kwadratu? Ok? Pisać dwa razy jeden dużo i już widzę. No właśnie. Skoro to być podwojony iloczyn, to 2 razy to daje x. To już wtedy można się przełamać, że ułamki też są w życiu. Też się zdarzają. Tylko tak, mimo to będzie 1 czwarta wtedy, tutaj, żeby to się ładnie zginęło. Tu będzie y plus 3 drugie kwadrat, znowu coś brzydkiego. 3 drugi kwadrat to jest 9 czwartych. I tu podobnie z plus 5 drugich do kwadratu. To będzie 25 czwartych. No, mimo to tu jest jakiś bałagan straszny. Suma trzech kwadratów to jest jakaś... Nawet nie wiem, czy jest sens to liczyć, ale dobrze. 10, 25, 30, 5 czwartych. Suma trzech kwadratów jest bardzo dodatnią liczbą. No to źle. To nic z tego nie dostaniemy. To może być mnóstwo związków. OK. No to korygujemy trochę w ten sposób. Zamiast tego dajemy minus, czyli odejmowanie z problemu. O tyle fajnie, że te wyrazy trzecie się nie zmieni. Będzie mógł szybko skorygować. Tu minus. Oj tak, zamiast 67, które było sumą, będzie różnica. Minus 1. Minus 1. Czyli to by było tylko 31 czwartych. I tak za dużo. Fajnie, gdyby suma kwadratów była 0. No gdyby była ujemna też fajnie, bo jest sprzeczność i już nic. Nie będzie żadnych rozwiązań. No to ani to nam nie da na razie rozwiązania. Trzeba coś pokombinować, żeby coś z tym poszło. Tak bezpośrednio. Bardziej odjąć, bo są mniejsze liczby, jest większa szansa, że trafimy do 0. Więc bardziej odejmowane niż dodawanie ewentualnie. I tak to jest tutaj ważne, że opłacało się teraz 2 pomnożyć to równanie. Czyli taka intuicja w innej listy, że zawsze muszę wyciągnąć, jak ta liczba akurat tu się sprawdzi. Czyli x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat to jest 33. I 2x plus 6y plus 10z to jest 68. To się odejmie. Spróbujcie sobie chwilkę sami, dobra? Jak chyba jakoś to stoi. Albo to wyśle.
Coś się udało. Akurat jak pomnożymy razy 2, odejmiemy z przodami, wstawimy trochę wolnego miejsca na dopełnienie wzorów skróconego mnożenia. I to się zwinie i rzeczywiście wyjdzie unikalna trójka. Tylko to koniec. Czy coś jeszcze trzeba zrobić? Tak, bo to nie powstało z zdjęcia dwóch. To może wstawmy do ordynarnego układu równego. To wezmę te błędne sposoby zmarzyć, żeby nie... Też to nie były błędy. To były sposoby, które nie dały rozwiązania. Było poprawne, ale niestety nieskuteczne. Dość powszechne wśród gimnazjalistów, ale jeśli się robi z nimi funkcję,
to można to zadanie rozwiązać. Plus. Dobrze, nie jakieś tam poszklane. Tak, mamy zbiór z rzeczy rzeczywistych bez zera i znaleźć wszystkie funkcje, które spełniają taką długość. Takie dziwne trochę zadanie, gdzie niewiadomą jest nie x, ale funkcja jest niewiadomą. Uczniowie trochę są niepewni tego zadania, postawiają niektóre x-y. Dość szybko wyliczają f od 1, wstawiając sobie x równe 1. Otrzymują, że 2f od 1 plus f od 1 plus 3. No i szybko wyliczają, że f od 1 równa się 1. Ale zwykle potrafią problemy, nie potrafią właśnie zrobić w kolejnym kroku. I to jest też takie niestandardowe zadanie. Może być po prostu nowe, zupełnie nowa koncepcja dla ucznia. Zobaczcie takie coś. Ja lubię pokazać w momencie, że ok, super, że wstawiłeś liczby, ale to, co ciekawe, pod x-a można wstawić również jakieś wyrażenie algebraiczne. Co bardziej być z takiej perspektywy, że x to jest miejsce na wstawienie czegokolwiek, co ma sens liczbowy. Jakbyśmy na przykład zapisali sobie tak, że tu mamy krateczkę, bo dosłownie tyle znaczy x. To jest miejsce na wstawienie czegoś, byle wstawić w każde miejsce to samo. Pozwólcie, że najpierw dokończę tym długopisem, tym mazakiem, a teraz tym mazakiem. I jak takie coś się dowiedzą, to nabierają odwagi. A, no to w sumie mogę wstawić zamiast x-a, mam taki pomysł na wydarzenia algebraiczne. Chyba się narzuca, chcę wstawić. Skoro tu jest x albo 1 przez x, to niech się sobie przypadkiem tu wstawi 1 przez x. Wszędzie oczywiście trzeba to samo wstawić, więc to wstawmy. To co ciekawe, 1 przez 1 przez x, no po prostu się staje x-em. I mamy 2f od 1 przez x plus f od x równa się 3 przez x. To było oryginalne równanie. To jest nowe równanie. Nie wiadomo funkcja f. Ale występuje tylko w dwóch formach. F od x, f od 1 przez x, f od x, f od 1 przez x. Czyli tak naprawdę był tu bardzo zakamuflowany układ dwóch równań. Napiszemy go jeszcze raz. I x 3 przez x. No to dwa równania, dwie niewiadome. Bardziej potrzebne nam jest f od x, więc proponuję, no właśnie, postawiać może nie bardzo. Co najprościej zrobić, żeby f od 1 przez x tutaj nie wysłać? Tak, chyba tu można raz dwa, po prostu to górne. Razy dwa jest taka sama waga teraz i odjąć jest po niewiadomej, której nie potrzebujemy. To może od razu raz dwa, tu będzie 4, tu będzie 1, czyli będzie 3 f od x. Tu będzie 2 i 2, skasuje się zgodnie z planem. A tu będzie 6 przez x minus 3 przez x
nami test. Tylko standardowo, jak we wszystkim, dla pewności. Sprawdzenie. To może jeszcze zanim wyjmiemy sprawdzenie, też nie wszyscy gimnazjaliści szybko łapią, jak ta postać jest równa f od x, uzyskać równa f od 1 przez x. Ale to jest na podstawie tej krateczki. No to w takim razie w miejsce każdego x-a wstawiasz 1 przez x, czyli tu wstawiłeś, no to i tu musisz. Czyli będzie 2 przez x i tutaj 1 przez x daje x. I to będzie już ostatnia rzecz. O plus 2 przez x minus x przydaje 3x. To będzie z wagą minus 2 i 2 skróci się. No to będzie 4x minus, a dobrze, może jednak wynoszę spokojnie. To nie będzie dużo pracy. Wrócili jest na wyraźnie, czyli 3x równa się 3x. Pasuje. Dobra, zróbmy sobie przerwę. Wydaje mi się, że możemy sobie na spokojnie pozwolić. Może nawet 20 minut spotkajmy się do 40, bo wiem, że niektórzy chcieli wziąć też dla innych osób. Może dla swoich uczniów, jeśli chcecie nagrywać jakieś